Noski, radny Rady Miasta Grudziądza, niezależny. Tutaj pani mnie prosiła, pani ma na imię? Piórpankowska Justyna. I pani Justyna prosiła o, taką pomoc i wsparcie przy zamianie lokali. Ta sama zamiana już budzi jakieś wątpliwości, bo przecież jesteśmy, ja jestem członkiem Komisji Mieszkaniowej, było spotkanie z panem prezesem. No tutaj zamieniane są lokale, następuje zamiana lokali. Czy na korzystniejsze warunki, to nie wiem, ale komisja w mojej ocenie powinna o takich sytuacjach wiedzieć. To już jest druga kamienica, pamiętają państwo filmik ten z warszawskiej, też kamienica zabytkowa, też sprzedana, na sprzedaż wystawiona. Też tutaj to samo, baner wisi. No ja nie chciałbym być w skórze tych mieszkańców, którzy tutaj mieszkają, jakąś swoje życie prowadzili i nagle ktoś im wywiesza baner, że dom idzie na sprzedaż i bez żadnych konsultacji są wysiedlani, proponowane im są jakieś zamiany, ale te zamiany nie spełniają oczekiwań co niektórych. Idą na te spotkania do MPGN-u pełni obaw, są jakieś dokumenty do podpisu, kopii tych pani tu mówi, że podpisała jakiś dokument, nie wiemy jaki, nie ma kopii, nie ma żadnego dokumentu, który byśmy mogli się odnieść. Interweniowała pani do pana prezydenta, tam spotkania nie umówiła z panem prezydentem ani z wice. Sekretariat pana prezydenta, z tego co dzisiaj dowiadywałem się, umówił spotkanie z prezesem MPGN, ale pani też idzie z taką duszą na ramieniu, bo mieszkanie otrzymała na Wąskiej w warunkach takich, które no, wydawałyby się, że można by przyjąć, ale przy tych tutaj sytuacji, którą pani ma, tutaj siostra opiekuje się niepełnosprawną siostrą, syn w klasie tej integracyjnej w SP17, no teraz przesiedlenie państwa na Wąską, odległość do tej szkoły, tu problem z siostrą, syn ze środowiska wyrwany, w szkole podstawowej numer 9 tam w pobliskich szkołach nie ma klas integracyjnych, wyrwanie go z tego środowiska, nie wiem, no ja apeluję tutaj do pana prezesa, myślę, że na tym spotkaniu w czwartek, które się odbędzie tu z panią, może uda mi się też w nim brać udział, apeluję, żeby pochylić się nad tym i żeby ta procedura właśnie sprzedaży tych mieszkań to była wcześniej, mieszkańcy byli informowani, a nie wywiesza się baner, wszyscy są zdziwieni, że nagle ich chałupa jest na sprzedaż i dowiadują się praktycznie ostatni, jak dostają zawiadomienie o tym, że musi nastąpić, nie wiem, sprzedaż lokali, tak to się odbyło, bo... Znaczy, dostaliśmy powiadomienie, bo niektórzy nie mieli umów, mieli przedłużane umowy i potem najpierw było takie wahanie przez 2 lata, że ma być sprzedane, że potem nie będzie sprzedane, jaka była huśtawka. I potem się po jakimś czasie, no nie pamiętam kiedy to było, no że przyszła komisja z administracji, robiła zdjęcia i że jednak będziemy wysiedlani, nie? Ale za dużo też nie chcieli powiedzieć. A kiedy to się odbyło? To było no trochę... Troszeczkę było, no nie pamiętam, może z pół roku temu, może tak było. A czemu wtedy nikt nie interweniował, bo to też jest pytanie, bo to wtedy na tym poziomie trzeba było już interweniować, nie? Bo wszyscy czekają i no nie wiem, no sprawa jest rozwojowa, ja apeluję tylko do pana prezesa, żeby się przychylił, bo rzeczywiście jakieś tutaj poczynili też remonty, na pewno mieszkańcy jakieś zainwestowali, meble, to wszystko teraz przenosić. Miasto powinno, jeżeli miasto podjęło decyzję, że sprzedaje substancję komunalną, to powinno wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i pomóc im w tej trudnej sytuacji zamiany mieszkań, wyjście naprzeciw oczekiwaniom, pomoc w przeprowadzce w tym wszystkim, a nie zostawienie mieszkańców samym sobie i czekanie na to, co się wydarzy. Tutaj już to też takie znamienne, bo te lokale były zajęte, ten budynek był zasiedlony. Chyba tam w obłożenie było, nie wiem, 70-80% tutaj od sąsiadów się dowiaduje. Ja nie wiem, jakie są powody pozbywania się z majątku komunalnego takich kamienic i zabytkowych kamienic, które mogły stanowić jakiś potencjał, co w zamian, no bo nic się nie buduje. No przecież przez ostatnie prawie 7 lat, nie było 6 lat czy 7, nie było nic budowane. Ostatnie kamienice to jeszcze ostatni dom wybudowany przez MPGN, to są lata rządów pana prezydenta Malinowskiego, a od tego momentu nic, zresztą to można w sprawozdaniach znaleźć, że nic się nowego nie pojawiło. No to tyle. Pan jako członek komisji mieszkaniowej może powinien zweryfikować, po co MPGN sprzedaje. No powiem tak, komisja mieszkaniowa zebrała się pierwszy raz na początku wakacji, na początku lipca. Miałem otrzymać w ogóle, bo jestem też nowym, tak jak mówiłem, jestem nowym radnym, poruszam się tu w różnych obszarach
i też prosiłem o wykazanie majątku tego komunalnego, żebym wiedział, które budynki należą do MPGN, żeby mieć też rozeznanie. No do dzisiaj takiego dokumentu nie otrzymaliśmy, ani przez biuro rady nie trafił do mnie i trudno się poruszać. Nawet nie wiem, jak jadę, tylko po tym banerze wiem, że to jest majątek MPGN-u, a komisja, no przecież jest szeroki skład komisji, to też mnie zadziwia, bo w komisji nie ma największego klubu radnych, czyli nikogo z Platformy Obywatelskiej nie ma w tej komisji mieszkaniowej. To też boli. Był pan radny Kopkowski rzeczywiście na ostatniej komisji, ale on nie ma tam głosu wiążącego i tylko był jako gość. Tak, ja chodziłem na inne komisje tak samo. No, w mojej ocenie to jest sprawa dla komisji mieszkaniowej i jak najszybciej się powinna zebrać i powinna dojść do tego, do sedna sprawy, ile takich kamienic rzeczywiście jest przygotowywanych na sprzedaż, żeby ci mieszkańcy byli wcześniej informowani, bo jest też rynek dostępny, ten wolny rynek, gdzie można pójść i też wynająć mieszkania. Może wcześniej ktoś by inne decyzje podejmował, a nie jak jest postawiony pod ścianą.